Woda powinna być dostępna dla każdego, nie może stać się towarem luksusowym – podkreślił w rozmowie z redakcją naszego dziennika prezes Wód Polskich Przemysław Daca, odnosząc się do propozycji drastycznych podwyżek cen za wodę i ścieki – na takie praktyki nie ma naszej zgody – dodał. Do regionalnych zarządów gospodarki wodnej docierają wnioski w sprawie podwyżki opłat za wodę i ścieki. Mówi się o wzrostach cen o 40, a nawet 100%. Opłaty za wodę i ścieki są traktowane przez niektóre samorządy jako dodatkowy podatek, zwrócił uwagę na łamach naszego dziennika prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca niektóre z nich próbowały i próbują zyskać dodatkowe pieniądze poprzez wzrost opłat za wykorzystywanie infrastruktury przesyłowej tzw. opłaty dzierżawnej jak również podatki zdarzało się że samorządy poprzez dywidendy zarabiały na tym procesie setki milionów złotych na takie praktyki nie ma naszej zgody, zaznacza prezes wód polskich. Opłaty za wody nie powinny być sposobem na ratowanie budżetu samorządowego, nawet jeśli jest on nadwątlony pandemią i kryzysem. Dlatego przypominamy, że dostęp do słodkiej wody jest jednym z podstawowych praw człowieka według ONZ. A poza tym, w dobie koronawirusa, woda ma ogromne znaczenie dla higieny: mycie rąk, pranie ubrań, powinna być dostępna dla każdego, nie może stać się towarem luksusowym. Przemysław Daca w rozmowie z naszym dziennikiem wskazał i tu cytat, że jeśli będzie trzeba, sprawy będą kierowane do sądu.